Cześć, witajcie. Dziś temat, który sygnalizowaliśmy już tydzień temu, czyli chytry dwa razy tracisz, szczególnie jak kupuję w Chinach. Tak, i mam tutaj przykład, jak się, że tak powiem, jak przejanuszowałem sprawę. A mówiliśmy ostatnio, że łażę z 12-calowym laptopem i że ewentualnie 10-calowy tablet by się może nadawał. Kupiłeś taki. Tak, i kupiłem taki. No, żeby nie wydać za dużo, to kupiłem u Chińczyka. Kupiłem też do niego etui z klawiaturą, które pokażemy później, bo tu też można się nieźle naciąć, ale tematem głównym jest tablet. No więc Chińczyk to sprzedawał jako tablet, który ma tam jakiś 12-rdzeniowy procesor Mediatek, ma 6 GB RAM-u, 64 GB flasha i za jakąś taką absolutnie absurdalnie niską cenę, tam nie wiem, to chyba z 300 zł kosztowało. Szczerze mówiąc, to jakoś było wtedy, jak VAT na AliExpress wprowadzali, więc stwierdziłem, że dobra, trzeba coś kupić, póki jeszcze można, bo potem będzie drożej, no i kupiłem. A nie zapaliła Ci się lampka ostrzegawcza, że to jest podejrzanie tanie? Wiesz co, zapaliła się, ale tak, z tym LG Wine'em trafiłem, tak, bo jego kupowałem wcześniej i było bez zastrzeżeń. Parę rzeczy też od Chińczyka kupowałem w różnych dziwnych cenach i też raczej nie było zastrzeżeń. Mówię, dobra, no, najwyżej dostanę nie to, co Chińczyk zapowiada, ale zobaczymy, no. Tablet w sumie niebrzydki, trochę przypomina iPada z dodatkowym klawiszem Home. Z tym to już zupełnie, prawie jak iPad. Ja wiem, że prawie robi wielką różnicę, ale wiesz czy mi, bo ja go w tej chwili widzę na żywo, nie wygląda tak źle. Ta obudowa nawet jest z amelinum, chociaż udało się ją pomalować, to jest z amelinum. Jest osłonka na gniazda, na anteny, jest mini jack, przyciskiem. Wygląda to w zasadzie nawet, aczkolwiek już teraz po ekranie widzimy, że nie zniósł chyba za dobrze próby czasu, bo wygląda pod światło marnie. Tak jak tu widzicie go w kamerze, to nawet nieźle, ale spróbuję Wam pokazać w lampie. No widać, jest taki powycierany mocno, czyli już widać, że ta jakość nie do końca jest, ale opowiedz, bo... Weź pod uwagę, że on nie był używany za bardzo, więc naprawdę szkło, jeżeli chodzi o zabezpieczenie ekranu, to szkło, to raczej ja bym powiedział, że to jest plastik, no ale no dobra. Tak. Kupiłeś tani tablet, porysowało mu się szkiełko, whatever, pokrywa wyświetlacza. No gdybym miał zamiar go używać, to pewnie bym mu nalepił jakąś folię i to by inaczej wyglądało. Ale dlaczego go nie używasz? Bo co się zadziało ciekawego? No dobrze, no więc może po kolei. Jak przyszedł, to sobie wlazłem w ustawienia i sobie popatrzyłem w parametry. Nazywa się Tab 910 w ogóle, Android 10.0 jest na nim założony, ma 64 giga, ma 6 giga RAM-u, w ogóle super bajer. Dwie takie rzeczy mi się nie zgadzały. Po pierwsze, nie chciał ściągać aktualizacji. Próbowałem na różne sposoby, albo twierdził, że jest up to date i w ogóle nie ma tematu, albo twierdził, że network connection failed. I druga rzecz, to zaczęło mi bardzo szybko ubywać miejsca na flashu. Doinstalowałem dosłownie parę pierdół i się nagle okazało, że mam 1/3 zajęte. Gdzie przy 64 giga, no to tak naprawdę nie powinienem. No coś tam powinno się dać zainstalować. No i ogólnie tak jakoś dziwnie mi trochę chodził. Trochę za bardzo to wszystko muliło. No urządzenie wyglądało nieźle, ale. A podobno jeżeli w zdaniu występuje ale, to wszystko co przed ale jest nieważne. Są ludzie, którzy napisali program. Nazywa się to Fake Device Test. No i się dowiedziałem, że urządzenie ma Androida 5 coś. No bo nie są w stanie stwierdzić dokładnie, którego. Ale tu akurat w innym miejscu raportowane jest 5.1, także to widziałem przed chwilą, także jest 5.1. Tak, natomiast jeżeli chodzi... Powinna być 10. Natomiast jeżeli chodzi o tę estymację wolnego miejsca, to ocenia mi ten program, że mam 12 bądź 16 GB flasha. No to wiadomo, że to jest zawsze z jakimś tam błędem. A RAM-u ile też? A RAM-u oceniam na 3 GB. No, także, no, nie tak jeszcze tragicznie jak na tablet, mogło być jeszcze gorzej. Także... To znaczy, ja Ci powiem tak, gdyby ten tablet był normalny, uczciwy i miał te 3 giga i 16 giga i miałby normalną możliwość zupdate'owania się do Androida, nie wiem, no może nie do 10, ale do 8, to on nadal by był wart swojej ceny. Tak, no 300 by niby nie majątek. Ale przez to, że on jest taki skręcony, to, że tak powiem, jest kaplica, bo nie jesteś w stanie zaktualizować tego do normalnego Androida jakiegoś, no nie mówię, że o 10, ale nawet do czegokolwiek nowszego. W dodatku programy głupieją. bo uważają, że mają inne parametry urządzenia niż one są faktycznie. I na przykład program sobie próbuje zająć 10 giga pamięci, której nie ma. I w tym momencie się to wszystko wykłada. Tu jeszcze coś z rozdzielczością jest namieszane, że system raportuje inne rozdzielczości niż faktycznie wyświetlacz obsługuje. Czyli generalnie nic się nie zgadza, poza tym, że urządzenie mniej więcej wygląda tak, jak miało wyglądać i jest tanie. Tak, tak. To co zrobić, żeby tego uniknąć? Wiadomo, że kupując w chińskich sklepach możecie się właśnie naciąć na tego rodzaju sprzęty, gdzie opis niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. Najprostsza rada: spojrzeć w komentarze od tych, którzy już to kupili. Jak ktoś jest niezadowolony, to od razu o tym napisze, a jeszcze lepiej, jak komentarzom towarzyszą fotki. Wtedy nawet widzicie, czy urządzenie mniej więcej wygląda tak, jak prezentowane jest na grafikach sklepu. No, ja bym powiedział jeszcze tak, że warto poczytać sobie, jaki jest tak zwany return policy, czyli jakie są zasady zwrotu urządzenia. No tak. I kto płaci za przesyłkę w wypadku zwrotu zazwyczaj i tak dalej. Bo jeżeli ktoś kantuje, to raczej nie będzie dawał bezpłatnych zwrotów darmowych i tak dalej, bo po prostu no, nie wyjdzie na swoje. Nie opłaca mu się, to bo każdy zwróci. Ja tego nie zwracałem, bo stwierdziłem, że jak mam się po prostu z tym wszystkim, jak się mam, że tak powiem, kopać z koniem, no to trudno, a poza tym zostawię sobie, będę miał jako ciekawostkę. No i się przydało, możemy film o tym nagrać. Oczywiście jedna sprawa, nie używajcie AliExpressu w wersji polskiej, ponieważ jest to tłumaczenie maszynowe, z którego nic nie wynika. Angielski jest sensowny. Nawet myślę, że lepiej by było, jeżeli ktoś jest nie za bardzo z angielskim, to żeby oglądać AliExpress po angielsku i tłumaczem Google'a. Chyba to będzie lepszy efekt niż... Lepiej ewentualnie tłumaczenie na rosyjski, jak ktoś zna, też jest dobrze zrobione. Natomiast przede wszystkim ja osobiście unikałbym sklepu, gdzie nie ma żadnego feedbacku od kupującego, żadnej wspominki. Nawet jeżeli sprzedał wiele sztuk, to tym bardziej. Powinien być jakiś feedback od kupujących. Gdyby ktoś padł na pomysł, że kupi na Allegro, to będzie lepiej niż na AliExpressie, to uprzedzam, bo na Allegro też jest dużo aukcji, które są tak naprawdę klonami z AliExpressu. Dokładnie. I tu akurat można, bardzo prosta sprawa, zobaczyć, jaki jest termin dostawy, bo jeżeli termin dostawy wynosi tam 4 do 6 tygodni, to, no to wiadomo, skąd to jedzie. Także... A jeżeli jest odbiór osobisty, albo tam termin dostawy tam do 7 dni, no to jest szansa, że to idzie z jakiegoś polskiego magazynu, albo co automatycznie, z unijnego chociaż. Czy tam z unijnego, co automatycznie usprawnia procedury ewentualnego zwrotu, reklamacji i tak dalej. Jak kupujemy od Chińczyka, to w zasadzie nic nie możemy. No. Niby tam coś jest, nie, ale... Nawet jeżeli to zwrot średnio, bo będziecie bez urządzenia przez ładnych kilka miesięcy, bo musi wrócić tam musi rozpatrzyć reklamację. Nawet jak jest darmowy zwrot, to no to potrwa długo. Nie było, że tylko tablety i telefony. Słyszałem, że ostatnio Chińczycy kręcą na kartach graficznych. Bardzo możliwe. Biorą jakieś stare karty tam typu 710 czy tam 620. I co, nadruk zmieniają, czy one się nawet meldują? Nie, one się nawet meldują jako 1050, słuchaj. Tylko parametry trochę nie. No tak. Tylko właśnie się okazuje potem, że na przykład directów nowszych to nie bardzo, albo że gierka klatkuje, albo coś takiego. Także no generalnie tania elektronika z Chin, szczególnie niemarkowa, no to jest Tab 910, próbowałem to wygooglać, co to jest, no i nic mądrego mi nie wyskoczyło. No to jest pewnie jakiś generyczny, to nawet nie chodzi o to, że występujący to jest... pod wieloma różnymi nazwami. Tak, no najgorsze jest to, że próbowałem, mówię, no może wgram mu po prostu jakiegoś generycznego Androida po prostu na to. Wiesz, może by się i dało, ale jak boot menu mi wyskoczyło po chińsku, to mówię, dobra. Jakbym miał bardzo dużo czasu, no to bym sobie robił zdjęcia i tłumaczył, ale... Gra może nie warta świeczki. Natomiast tak, generalnie tablet chodzi. Do tego, co ja go w zasadzie potrzebuję, to on się nadaje, bo terminal działa dobrze. Tylko trochę strach, bo ten Android taki trochę nie zaświeży. No i poza tym się tnie. Najbardziej mnie wkurza w nim to, że oprócz tych wszystkich rzeczy takich dziwnych, które ma, że on sobie po prostu gubi Wi-Fi. Jest, a potem pyk, nie ma, muszę się rozłączyć, połączyć. To jest pewnie kwestia niedopracowania oprogramowania firmware'owego i koniec. I tu już z tym nic raczej nie zrobisz. Normalnie mógłbym poszukać update'u, ale to nie... Pytanie, co update by zdziałał, bo to też nie jest nie ma pewności, że akurat na to by pomógł. No nie ma pewności. No a jak już jesteśmy przy, że tak powiem, głupich inwestycjach, no to pociągniemy dalej, bo to cały czas jest historia. Jak tablet do mnie szedł, to ja sobie postanowiłem kupić takie fajne etui z klawiaturą do niego, żeby mieć... A to już kupiłeś w kraju, widzę. Tak, to już kupione w kraju, na Allegro, nie ma sprawy i tak dalej. To akurat grosze, natomiast na co zwracam uwagę, że to wygląda w taki sposób. To jest klawiaturka pełnowymiarowa z klawiszami funkcyjnymi, tylko że wylata, no ale to powiedzmy, że hit, no. Widać, że to jest lepione klejem na gorąco, można sobie kupić za, za 20 zł taki pistolet i przylepić z powrotem, albo taśmą dwustronnie przylepną. Natomiast tak, tu jest kabelek USB, który sobie wpinamy w tableta i podłączamy w ten sposób klawiaturę. I to działa, to muszę powiedzieć, że działa. Tylko że teraz taki numer. Ten tablet ma gniazdko USB tutaj i to zwyczajnie nie sięga. Jak go odwrócę, to mi sięgnie, tylko wtedy guziczki mi wypadają dokładnie na tym mocowaniu. Także to taka porada, że tak powiem, mniejsza, no bo to i cena zupełnie inna i to jest proste do rozwiązania. Jeżeli szukacie takiego etui z klawiaturą, przejdźcie się gdzieś po prostu z urządzeniem, przymierzcie, czy to wszystko pasuje. To jak możemy to nasze dzisiejsze spotkanie podsumować? No, że chytry dwa razy traci. No ja straciłem dwa razy na tablecie i na etui. To nie znaczy, że nie powinniśmy kombinować. Zbyt dobre okazje z definicji są po prostu podejrzane. To może taka rada ode mnie, nie kupujcie na gorąco. Jak coś wam się wydaje podejrzanie dobrą okazją, to usiądźcie, prześpijcie się z tematem, ochłońcie i dopiero wtedy kupujcie. Może zmniejszycie to ryzyko nacięcia się na coś takiego jak nasz wspaniały, czerwony, piękny tablet. I tą dobrą radą od dwóch wujków kończymy dzisiejsze spotkanie i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.